Cześć, Mako, jestem Wikaku i dziś są nowe nabytki. Ja mi ułogałem bioozdobnych i właśnie wziąłem szafę już. O szafie jeszcze później powiem. I tak, na początku chciałem powiedzieć, że w opisie jest jest link do mojego profilu na Facebooku. Link do mojego drugiego kanału łowienie ryb, łowienie spławikowe czy spławikowe łowienie, nie wiem, nie pamiętam. Tutaj akwarium jest. Nie, już dawno tak nie zaglądałem do tych list nawet, bo nie wiem czy są. A są, no jest jedna. Chyba nie żyje. Oja, jak dzisiaj zimno. I tak, i mój numer telefonu. Zadzwoń i odbiorę. Odpowiem na każde pytanie. I tak, i pokażę najpierw może. Dobra, już powiem jakie to jest, jaka to rasa. Jest to rasa bociany. Są to białe bocianki. Wiecie, ja chyba wolę. Ja coś polubiłem bociany bardzo. Chyba część tu pocztowych. I jeszcze nowa rzecz jest, są to miski lęgowe. O, tutaj tu jest 14 sztuk, miało być 15, może potem robię, pojadę po jeszcze jedno. I jest to tu bocian, to jest samiczka, a samczyk jest z obrączką, tu to jest ten samczyk, to jest z obrączką. Tu są miski, o, tu im dałem i są klucze na, tu im nie dałem do jajek, ponieważ nie chcą siedzieć na nich. I pierwsze klucze są nawet u gołębi pocztowych. O, tutaj dałem. Tutaj bardzo ładnie rośnie mi nywek, jeden tylko taki piękny, to będzie siwy, wiecie, to. A nie wiadomo, bo kiedyś miałem parę czerwonych nywek, wiecie, i mi się czarne wykluły. I ten posiwek też nie wiadomo, może będą połowę, a fajnie by było, jeżeli by połowę. Już dużo, już za dwa dni już by nawet do obrączkowania był, a drugi takie maleństwo, nie wiem czy przeżyje nawet. To jest za późno, jajki. A to jest. Mama siedzi. Kiedyś mi właśnie czarne wykluły się po czerwonych. No. I pokażę teraz tą szafę. Źle zrobiliśmy odwrotnie, ale dzisiaj we. O ja. Ładny gołąbek. Nie boję się, że wylecą dzisiaj. 15 minut ganiania było u ozdobnych. Jutro 20, co 5 minut. Wczoraj było 10 minut, dzisiaj 15, jutro 20. Co 5 minut, co 5 minut, co 5 minut, żeby wiecie. I u pocztowych też. Dzisiaj u pocztowych 40 minut ganiania. No, po 35 minutach już siadały, ale jastrząb odleciał i poszły w górę, tylko jastrząb, wiecie, postraszył, uciekł. I tak, jest to pierwsze klucze u, jest to będzie Budapeszt, a i pierwsze jajko tutaj już, będzie to Budapeścik. O. Tu samczyk i tu jeden pocztowy. Dobra, niech się klują. A tu zobacz, czy się kluje. Nie, tutaj nie wyklują. Pozdrawiam jeszcze tak. Patryka i Wiktora pozdrawiam.
I tak. Powiem wam tylko jedno. Ja trochę dziwnych komentarzy też dawno, znaczy już dawno już czytałem dziwne komentarze, ale takich dziwnych komentarzy u takich trzech to jeszcze nie pisałem. Tym bardziej, że Bartek Hodowca napisał tak, że żeby dawać gołębiom pasza od kur, że mocniejsza skorupa będzie. Bzdura, żadna bzdura, to jest bzdura. Nie dawajcie tak, jeżeli jakiś początkujący hodowca to ogląda. Nie dawajcie, bo to bzdura kompletna jest. Jak można paszę od kury? Ja, dawać gołębiom, że twarde skorupy. Nie, nie dawajcie. I nawet nie wylewajcie ten. Też napisał, że woskiem to te rozbite jajko, żeby polać woskiem. No nie wiem, no jeszcze się dopytam kogoś tam doświadczonego, ale no na samym odcinku powiem, że wam, czy można, czy nie. Ale ja nie, i tak nie będę robił. I jeszcze taśmą, to taśmą już nie, bo no chyba będzie miał ciężko wyjść. Nie będzie jak miał rezerwować taśmę, ten gołąb, młodziak, znaczy, taśmą też nie. Więc to są moje najdziwniejsze, to są były trzy najdziwniejsze komentarze. Tu szafę dałem. Już kurczaczki po jedzonku. Jeszcze im tu muszę trochę więcej słomy dać, wiecie. Takich komentarzy jeszcze w życiu nie czytałem. Ja te trzy komentarze usunę. O. Będziemy... O, takie trzy, daję to. A, jeszcze piś, dodam. Co ja daję kurczakom? Kiedyś dawałem same jajko i później po jajku dawałem płatki. A teraz będę robił tak. Daję jajko, płatki, pszenicę i te granulki kruche. Dlaczego pszenicę? Żeby no ta kurka sobie pojadła. No wiem, że oni nie będą jadły, ale żeby ta kurka sobie pojadła, bo no coś tam pojadła. No żeby kurka sobie pojadła, bo aby, bo ona też daje, aby kurczakom pojeść, bo no wiadomo, jak każda kwoka. No.